Ten historyczny dzwonek zabrzmiał w Mazurskiej Szkole 14 czerwca na terenie olsztyneckiego skansenu podczas oficjalnego otwarcia nowej ekspozycji stałej, która będzie teraz mieściła się w budynku pochodzącym ze wsi Pawłowo. Szkoła z Pawłowa to obiekt przeniesiony właśnie ze wsi Pawłowo, z naszej gminy, z gminy Olsztynek. Obiekt został przeniesiony w 2002 roku do muzeum, oddany do użytku w 2007. Przez parę lat mieściło się tutaj Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego. Organizowaliśmy wystawy czasowe. Natomiast szkoła znajdowała się w zupełnie innym obiekcie w chałupie z Burdej. Jak dodaje dyrektor Wrochna, po wybudowaniu Muzealnego Centrum Obsługi Turystów i oddaniu go 22 maja do użytku, pojawiła się wreszcie możliwość, żeby ekspozycja szkolna znalazła się w szkole z Pawłowa. Także oddajemy dzisiaj do użytku nową wystawę stałą, którą zatytułowaliśmy Mazurska Szkoła i jak sama nazwa mówi, prezentuje właśnie szkołę na Mazurach. Pawłowo to wieś mazurska. Wnętrze przedstawia szkołę z przełomu XIX i XX wieku. Nie jest to kopia wnętrza szkoły z Pawłowa, jest to aranżacja naszych pracowników. A co odwiedzający skansen mogą zobaczyć we wnętrzach mazurskiej szkoły? To jest oryginalny obiekt i w oryginalnej szkole we wsi Pawłowo szkoła mieściła izbę szkolną oraz mieszkanie nauczyciela. I to właśnie prezentujemy u nas. Po lewej stronie prezentujemy klasę szkolną z wyposażeniem właśnie XIX-wiecznym, a po prawej stronie dwupokojowe mieszkanie nauczyciela, kawalera zainteresowanego rozwojem osobistym, zainteresowanego podróżami. Jaki jest cel tego przedsięwzięcia? Zapytaliśmy jednego z ekspertów olsztyneckiego skansenu. To, co chcemy zrobić w projekcie Mazurska Szkoła, to odkryć Mazurów poprzez edukację, poprzez spojrzenie na to od strony właśnie systemu szkolnego, tego, jak prowadzono nauczanie, czym się zajmowano, jakie podręczniki, co czytano i dlaczego tak. Chcemy wrócić do tego starego dyskursu i spojrzeć na to z trochę innej strony, jakby obok tego wielkiego sporu politycznego, historiograficznego. A jak na mazurską szkołę spojrzały dzieci? Jak oceniają nową ekspozycję? Bardzo mi się podoba. A co najbardziej? Najbardziej mi się podobało pisanie kaligraficzne właśnie. To pisanie, przepisywanie, po prostu to było dla mnie ciekawe. Mam wrażenie takie, że po prostu odwzorowane są stare style szkół. Chciałbyś się uczyć w takiej szkole? Tak. A dlaczego? Bo są fajne zasady pisemne i jest kozia ławka. Powiedzcie nam, jakie macie wrażenia po obejrzeniu tej szkoły? Fajnie jest, nawet fajnie się pisało piórem. Chciałabyś tak teraz pisać piórem? Tak. A dlaczego? Fajnie mi się pisało, trochę się tam pobrudziłam, ale to jest tradycyjnie. Fajne wrażenia, fajnie się pisało tym piórem, po prostu nawet nie było aż tak źle, nawet trudno tak nie było. A sama szkoła ci się podoba? Tak, tak. A co tam ciekawego jeszcze można było zobaczyć w niej? No fajne były właśnie te eksponaty, które były z dawnych czasów, te magnetofony, które teraz nie takie nowoczesne radia. Powiedzcie nam, co wam się spodobało w tej szkole? Mi najbardziej się spodobało pisanie atramentem i takim piórem. Trudno było tak napisać? Łatwo nawet. A chciałabyś teraz tak właśnie pisać w szkole? Tak. A dlaczego? Bo to tak fajne jest uczucie, bo to tak delikatnie się pisze, a długopisami trzeba tak też mocniej przyciskać. Ta szkoła mi się bardziej podobała niż nasza. A dlaczego? No bo taka fajna, stara, taka... Lepiej mieli dorośli teraz niż my. Jak się okazało, nie mniej zachwyceni nową ekspozycją byli właśnie dorośli. No, jestem pod wrażeniem wielkim. Szkoła zrobiona z rozmachem. Wracamy do wspomnień. Dzieci również zadowolone. Podobało im się i lekcja kaligrafii wspaniała. Po tym wydaniu Flesza Dnia zapraszamy Państwa na opowieść o tym, jak wyglądało szkolnictwo w Prusach.